Świeradów Zdrój. Happening ekologiczny. Dzisiaj mamy happening zorganizowany przez grupę inicjatywy lokalnej. Międzybórz. Święto grzyba. Mamy grzyby. Jak mamy grzyby, to wymyśliliśmy sobie taką imprezę, jakim jest Święto Grzyba Leśnego. Brzeg Dolny. Międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne. Będziemy próbowali robić zdjęcia przy zastosowaniu lamp, sztucznego oświetlenia i różnymi technikami będziemy się tutaj bawić. Te wydarzenia łączy jedno. Pomysł wyszedł od samych mieszkańców i to oni go zrealizowali przy pomocy władz gminy. Wszystko to powstało w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to narzędzie dla mieszkańców, dla mieszkanek naszego też Dolnego Śląska i żeby też w gminach ruszył ten proces właśnie powstawania uchwały, przede wszystkim konsultacji tej uchwały, zobaczenie jak to jest praktycznie, żeby rzeczywiście mieszkańcy mieli taką możliwość sięgania po też środki finansowe, ale nie tylko, ale organizowania różnych inicjatyw, ożywiania tej społeczności, w której żyją. Inicjatywa lokalna jest to jakby takie nowe narzędzie, które daje nam możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na to, co robimy i czym chcemy się podzielić z naszym mieszkańcami. To jest współpraca pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Czyli nie trzeba formalnie zakładać żadnego podmiotu, żeby móc przeprowadzić jakąś inicjatywę na swojej społeczności lokalnej czy na swoim terenie. Aktywizacja mieszkańców miast i wsi, włączenie ich w proces zmieniania otoczenia i ich najbliższego środowiska, tworzenie, nauka i wspólnie spędzony czas. To właśnie inicjatywa lokalna. Coś od nas, dla nas. Wszystko w obrębie prawa. Jest to cudowna inicjatywa. Łączy ludzi, pokolenia, no i myślę przede wszystkim grzybiarzy. Święto Grzyba w Międzybożu, happening ekologiczny w Świeradowie, jarmark podsumowujący prace społeczne przy budowie skweru różanego w Strupinie czy warsztaty międzypokoleniowe w Brzegu Dolnym. To finał każdej z inicjatyw. A co dzieje się wcześniej? To cykl szkoleń i warsztatów. To spotkania aktywistów i organizatorów. To wreszcie burza mózgów i ustalanie wspólnych propozycji do realizacji. To, co dzisiaj do zrobienia, to właśnie zastanowienie się, która z inicjatyw, być może jako pierwsza właśnie, i które to jest tak naprawdę obszar zadań publicznych, tak? Czyli to, o czym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, czy to są działania inwestycyjne w obszarze edukacji, oświaty, czy to są może działania związane z kulturą, w jakiś sposób turystyką, czy to są działania ekologiczne bardziej, albo ten ostatni dział szósty, czyli porządek i bezpieczeństwo publiczne. Tutaj pojawiał się ten pomysł straży sąsiedzkiej. Nauczyć ludzi jakiejś umiejętności, żeby oni zaczęli coś wytwarzać. Ja mówiłem o dekupażu, ale cokolwiek innego. Co by było związane tutaj z regionem? Z produktem jakimś lokalnym. Wytworzenie takiego produktu lokalnego. Ludzie mogliby go robić, sprzedawać i dzięki temu później zarabiać. To szkolenie pozwala nam sformalizować i usystematyzować wiedzę na temat inicjatywy lokalnej. Z jednej strony mamy ciekawe pomysły i zastanawiam się, jak świadomie i konsekwentnie i profesjonalnie tą inicjatywę przeprowadzić, bo jest to zupełnie nową w środowiskach lokalnych. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób tutaj z naszej społeczności się włączyło w takie działania i wspomagało rozwijać się naszej tutaj lokalnej przestrzeni, powiedzmy. Chciałbym, aby ta współpraca była bardziej owocna i żeby każdy tutaj z nas brał udział w budowaniu naszej społeczności, naszego tutaj dobra. To ważne, że mieszkańcy miast i wsi robią coś dla siebie, ale i dla innych. Zmieniają w ten sposób otoczenie, świadomość i promują swój region. Już
przyszłym roku mamy 800-lecie naszego miasta, to jest wielkie wydarzenie i nam się jako mieszkańcom nie zdarzy już nigdy. I mamy przepiękne ruiny zamku, najstarszego zamku w Polsce, murowanego. I jako grupa inicjatywna pomyśleliśmy o tym, żeby nie tylko były koncerty, festyny, wystawy, ale chcielibyśmy zostawić po sobie ślad jako mieszkańcy, zostawić coś dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. Stąd mamy taki projekt, żeby zrewitalizować ścieżkę spacerową na zamek. Projekt ten jest złożony, ponieważ okazało się, że leży w rezerwacie przyrody. Stąd nie możemy po prostu tak sobie wejść i zrobić tam, co byśmy chcieli, ale to też nas uczy partnerstwa i takiej współpracy z wszystkimi, którzy mają wpływ na realizację. Generalnie chcemy na ścieżce spacerowej z centrum Wlenia aż na zamek usytuować 8 tablic. Ten projekt się nazywa 800 wieku Wlenia, 8 ścieżek tajemniczenia. I pokazać historię Wlenia przez 8 tablic z ławeczkami, tak żeby mieszkańcy, ale także turyści, którzy nas odwiedzają, mogli razem z nami cieszyć się tym 800-lecie. To działania, które angażują wszystkie pokolenia. Dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. To działania dające korzyści niemal wszystkim. Od przedszkolaków aż po dziadków, którzy właśnie już tutaj przybyli, ale również i wszystkich pozostałych mieszkańców. W samą realizację zaangażowany jest, znaczy inicjatywa wyszła akurat od takiego zespołu, który się składa z osób dorosłych i młodzieży. Poza tym zaangażowała się młodzież ze szkoły. To też mnie bardzo cieszy, bo to już mamy w takie 3, a nawet 4 wiekowe grupy, prawda? Oczywiście włączył się w to jeszcze mocno nasz organ prowadzący i nasza gmina Świeradów-Zdrój, która nas tutaj mocno wsparła, i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, i wspólnie myślę, że zrobimy coś dobrego. Tak naprawdę inicjatywy lokalne od dawna dzieją się w naszym otoczeniu. Warto jednak pomyśleć o tym, aby je sformalizować, aby zostały odnotowane i udokumentowane. Właśnie jako inicjatywa lokalna. Aby ruszyć z taką inicjatywą, najpierw musimy sprawdzić, czy dane miasto lub gmina mają podjętą uchwałę w sprawie właśnie inicjatywy lokalnej. Jeśli tak, należy po prostu złożyć wniosek w urzędzie. O tym, co taki wniosek musi zawierać, poinformują nas urzędnicy. Pytajmy o szczegóły w swoich urzędach. Jeśli nie ma w naszym mieście uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej, sami możemy ją zainicjować. To naprawdę proste. Wystarczy tylko chcieć.